W tym szczególnym miejscu chcemy wsłuchać się we fragment Ewangelii, który Kościół przygotował dla nas na niedzielę Chrztu Pańskiego. W pierwszych wersetach Słowa Bożego usłyszeliśmy, że lud oczekiwał z napięciem na wydarzenia dotyczące Jana Chrzciciela i że wszyscy snuli domysły w swoich sercach, czy przypadkiem nie jest on Mesjaszem. Co oznacza czekać na coś z napięciem, snuć domysły w swoim sercu? Tutaj nasunęło mi się zwyczajne skojarzenie, kiedy oglądamy jakiś film akcji, kiedy z napięciem oczekujemy, co dalej się wydarzy, co stanie się z głównym bohaterem, jakie losy go czekają. Jak rozwiąże się cała sytuacja w filmie? Jak duże zaangażowanie emocjonalne, czy myślowe również fizyczne, bo przecież ci konkretni ludzie przyszli nad Jordan, mieli ci ludzie, kiedy zadawali sobie pytanie o Jana Chrzciciela, czy nie jest on Mesjaszem. Taką postawę możemy określić jako pełną otwartości, jakiejś ciekawości, również ogromnego zaangażowania. Oni posiadali też jakąś wiedzę na ten temat, bo spodziewali się Mesjasza, wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść. Okazuje się, że taka postawa snucia domysłów, napięcia jest bardzo ważna również w życiu duchowym. Potrzebna jest ona nam, by czytać znaki Boże i by przyjąć również świadectwo drugiego człowieka, który ma tę umiejętność czytania znaków Bożych. Jan Chrzciciel rozpoznał znak Boży. Parę dni temu czytaliśmy w liturgii słowa, że Jan Chrzciciel otrzymał takie oświecenie, że ten, nad którym zobaczy znak gołębicy, to jest Syn Boży. I tę prawdę potwierdza mu Bóg nad Jordanem. Świadectwo Jana Chrzciciela potwierdza Bóg w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Zresztą ten fragment możemy określić jako swoistą epifanię Boga, teofanię Boga. Bóg objawia się jako trójjedyny. W Jordanie jest Syn Boży. Nad nim pojawia się znak gołębicy, czyli Ducha Świętego. Odzywa się głos Ojca. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Ten znak zresztą jest czytelnym znakiem dla Jana Chrzciciela. Prośmy Trójjedynego Boga, by ta niedziela Chrztu Świętego była dla nas takim momentem zatrzymania się nad prawdą o trójjedynym Bogu. Byśmy pielęgnowali w sobie tę postawę otwartości, zaangażowania, ciekawości, byśmy zgłębiali i posiadali wiedzę na temat Boga, by dzięki temu Boży plan mógł realizować się w naszym życiu. Byśmy byli czuli na znaki Bożej obecności w naszym życiu. I żebyśmy o tych znakach potrafili zaświadczyć wobec innych ludzi. Niech święty Wincenty Pallotti, nasz mistrz życia duchowego, ten, który był wrażliwy na znaki Bożej obecności w swoim życiu, prowadził nas w zachwyceniu na Bożą obecność wśród nas. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.